I jesteśmy. Dzień Jesteśmy? dobry, dzień dobry, Jak teraz? jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj zupełnie przypadkowo, znaczy nie przypadkowo, ale zupełnie inaczej, bo w środę zamiast piątku u nas w Holandii strajki nauczycieli, czyli jeżeli będzie słyszeć u mnie jakieś bieganie po schodach, to niestety dzieci są w domu. To dzieci są w domu, No, rozumiem. niestety, tak było zaplanowane inaczej, no ale cóż, cóż. Strajków nie przewidzisz, to tak nie ma. Nie, nie, to prawda, były zapowiedziane jakiś tydzień temu, ale no nasz live był zaplanowany trochę dłużej, więc mówię, no nie, nic nie będę zmieniać. Nie wiem, jak w środę jest frekwencja. Widzę, że jedna osoba nas ogląda, także jest już dobrze. Myślę, że przyjdzie jeszcze więcej. O, już są cztery, to już jest Dobrze, też ja super. właśnie udostępniłam też u siebie na grupie, Fajnie. na stronie w zasadzie. Mogłabym jeszcze na grupie udostępnić, to też będę książą. Czekaj. Będę udostępniać, ty mów, a ja będę udostępniać. Dobrze, ja będę mówić. Ja czasem cię słyszę trochę za głośno, może u siebie możesz ciszyć troszeczkę, może te sprzężenia też będą trochę mniejsze. Dobra, dzięki. Słuchajcie, dobrze, ja mówię, że dzisiaj naszym gościem jest Sylwia Dąbrowska, znana jako w sieci jako teacherka. Dzień dobry. I teacherka to jest osoba, która no, uczy ludzi, jak pokochać kamerę i jak sprawić, żeby kamera pokochała ich. Mogłabym tak powiedzieć, że chodzi o wzajemność też, nie? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Chodzi o to, żeby to był związek długotrwały, najlepiej. Nie, taki, Tak, 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 tak. właśnie, tak, uczucia, prawdziwe emocje w ogóle. O, Sylwia mówi, druga Sylwia, super fajny gość. No pewnie, że tak. Słuchajcie, dajcie znać tak klasycznie, czy nas dobrze widać, dobrze słychać, nie ma jakichś tam na łączach problemów. I dajcie znać, kto tam jest, bo ja tylko widzę, kto jest, jak się odezwiecie. A jak nie, to jesteście dla mnie anonimowi, a ja wolę wiedzieć, do kogo mówię. Także fajnie będzie, jak powiecie tam do nas cześć, to od razu będziemy widzieć. No i co, Sylwia, podzieliłaś już wszystko, co trzeba było podzielić? Bo ja w sumie chciałam cię zapytać już o Już pierwszą jestem, rzecz. już udostępniłam, już jestem. Dobra, bo ja Jestem tam mam gotowa moją na wszystkie odpowiedzi. agentkę Anię, która z kolei u mnie wszystko udostępnia, więc ja już nie muszę się o to martwić na całe szczęście, ale fajnie będzie, jak nas będzie widać i u ciebie, i u mnie, pewnie, że tak. Sylwia, no to już wiemy, że zajmujesz się wideokamerą, To znaczy przygotowujesz tak, też ja do zajmuję się. wystąpień publicznych, Już mówię nie? co i jak. Ja Mów, mów. głównie zajmuję się tym, że uczę ludzi, jak lepiej prezentować się przed kamerą, jak tą kamerę zrozumieć, jak zrozumieć język pracy kamery, jak ją oswoić, żeby potem rzeczywiście ta komunikacja nasza w formatach wideo różnych, czy to live, czy to wideo, czy to storiesy, była dla nas wartościowa, żeby to miało sens, żeby się tej kamery nie bać, ale też jak przekazywać taką energię swoją na drugą stronę. Bo jedna sprawa to jest tak, że my rozumiemy, że to wideo to jest nam potrzebne w biznesie, w budowaniu marki, w rozwoju naszym. Możemy się bardzo wielu rzeczy nauczyć i zrobić, a takich technicznych, i od tego zaczynamy, bo jak mamy tą bazę taką stworzoną i ogarniętą, to potem możemy się zajmować charyzmą, więc uczę i tych podstaw, ale uczę też właśnie w takich swoich programach i w bardziej indywidualnych i ogólnych, i online, i offline, jak przekazywać na drugą stronę energię, charyzmę, jak konstruować przekaz, żeby on był spójny, jak robić krótkie formy, żeby były fajne, zbite, ale jak robić też długie formy, bo ludzie lubią długie formy, no ale zanim długie, to trzeba krótkie się nauczyć. Więc tak, ja zaczynałam od uczenia ludzi też wystąpień na scenie, takich prezentacji scenicznych. Natomiast bardziej, no może nie bardziej, ale lubię tą kamerę od jakiegoś czasu bardzo mocno. Ja jestem związana, tak naprawdę uczę ludzi od lat, teraz myślę 14, jakbym to policzyła. Ja wywodzę się też z teatru, ze sceny, kończyłam Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, kończyłam też
Jestem też instruktorem teatru i pedagogiem dramy. Pracuję wciąż dramowo i teatralnie. Robię produkcje teatralne. No, na przykład ale takimi dziećmi od 3 lat do 65 lat. Mam teraz taki projekt z dzieciaczkami, ale mam też w lutym już zaplanowany projekt dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaśnia, gdzie będę uczyć i będziemy przygotować spektakl, słuchajcie, z niewidomymi osobami 65+, wow. Więc to jest trudny projekt, a będę go robić, więc ja przekonuję różnych ludzi do wyjścia ze swojej skorupy i do tego, żeby stanęli w takim swoim świetle, tak naprawdę, że tak to określę, tak? Bo mm-hmm. mam swoją historię do opowiedzenia i ja uczę tego, jak to robić od początku do końca. No, ale jakieś parę lat temu też zajęłam się wideo, zajęłam się filmem, zajęłam się od takiej strony trochę artystycznej, gdzieś tam na warsztatach takich rocznych warsztatach w Gdyńskiej Szkole Filmowej, żeby to rozszerzyć, a potem zobaczyłam, jak to można ugryźć dla swojego biznesu i tak marketingowo bardziej. No i od 2,5 roku tak działam właśnie marketingowo i uczę tego przekazu takiego, jaki mamy zrobić do świata właśnie social mediowego. No właśnie, bo Sylwia, ja jak widzę, jak ty mówisz, to od razu mówię, Boże, właśnie ja teraz od razu zaczynam sama machać tymi rękami. Ja macham. Nie każdy musi machać, ale machanie nie jest złe, jeżeli to jest nasze naturalne. Jeżeli się tego mikrofonu tutaj nie jak ktoś lubi, tego maj. Ja upraszczam i też uczę tego, jak to robić samemu, nie? Że nie jak iść do firmy, która nas nagra do fajnego studia, bo można to ogarnąć i można to zrobić i są świetni ludzie, którzy to robią, ale w współczesnych social mediach potrzeba też tego, żeby robić to często i regularnie. Tak, w zasadzie codziennie, tak? Tak. I teraz będziemy możemy sobie zrobić jakiś fajny promo gdzieś u kogoś, ktoś nam możemy to zlecić i to raz, zrobić. Może dwa razy na rok, nie? Ale nie, ciężko szkoda przepalać budżety, chyba że jesteśmy naprawdę dużą korpo, no to wtedy możemy. Ale zdecydowanie jest tak, że możemy to robić sami i mamy pełnowartościowe sprzęty do dyspozycji u siebie w domu, tylko musimy nauczyć się z nich korzystać. No. Bo słuchajcie, teraz to sobie ja widzę. Cześć, Ewelina. Ewelina wiem, że robi live'y już od niedawna zresztą. Super. Sylwia chyba nie. Sylwia, dasz znać, czy myślisz o live'ach? I kto tam jeszcze jest, to słuchajcie, dajcie znać, czy robicie już live'y, czy albo w ogóle wideo, tak? Niekoniecznie live'y. Czy myślicie o tym? Ale się boicie, bo to tak zwykle jest, że myślimy o tym, ale się boimy. Także jestem ciekawa, co tam oprócz Eweliny, o której wiem, co powiecie na ten temat. Sylwio, no właśnie, bo ja chciałabym z tobą, bo ja właściwie trafiłam na ciebie przez oczywiście mój ulubiony podcast Małą Wielką Firmę i potem zaczęłam cię, jak to się mówi, śledzić. I mówię, Boże, jak ta dziewczyna, jaką ona ma tą właśnie energię, ten przekaz. I od razu widać też, że jesteś po prostu specjalistką w tym, co robisz. To znaczy widać to twoje wykształcenie teatralne i że pracujesz w tym kierunku, tak, bo ty masz tą dykcję, masz te ręce, masz tą mimikę, jest ta energia. I pamiętam, że jak umówiłam się z tobą na konsultację indywidualną, no to myślę, że od tego czasu trochę się poprawiłam na wideo. Nie wiem, czy to gdzieś tam widziałaś, ale w każdym razie to te wideo, które widziałaś wcześniej moje, to były takie, że ja wiedziałam o tym sama, ale mówię, no nie wiem, jak mam to zrobić, żeby ta energia była, tak? No bo w sumie tam technicznie to się ogarnie, tutaj jakiś tam mikrofon, coś tam, światła, tak, już to wszystko tak, mam, tak, ale tak. Chodzi o to jeszcze, żeby tak mówić, żeby ludzie chcieli słuchać i żeby chcieli rzeczywiście przychodzić po więcej, nie? Tak. I to dla mnie była takie największe wyzwanie i dlatego właśnie z tobą. Co prawda tylko mieliśmy jedną konsultację, ale ja muszę powiedzieć, że bardzo mi to pomogło i niedawno znalazłam jeszcze swoje notatki gdzieś tam, bo ja robię notatki, potem je składuję, potem nie wiem, gdzie one są, ale zapamiętam oczywiście to, o czym rozmawialiśmy. I miałam takie duże jedno słowo napisane, które było najważniejszym wnioskiem z całej naszej godziny rozmowy, czyli robić wszystko bardziej. Tak.
Ja to mówię, że przed kamerą trzeba bardziej. Często jest tak, że my, nie wiem, czy to już jest pytanie, ale mogę się do tego odnieść. Tak, róbmy tak spontanicznie. Tak, często jest tak, że my wiemy, że nam nie gra, ale nie wiemy, jak to zmienić, tak? To jest często taki problem. Że no, nie wygląda to profesjonalnie, nie wiem dlaczego, nie wiem co zrobić. I to jest taki basic, gdzie musimy się nauczyć tego języka pracy z kamerą, czyli kadru, perspektywy, ustawienia świateł, tych technicznych pewnych rzeczy. I można to zrobić szybciej. Natomiast potem nam przestaje to wystarczać i chcemy więcej przed kamerą, chcemy mocniej przed kamerą. Zaczynamy rozumieć, że nasz przekaz jest za mały, za słaby, za płaski. I teraz ja to mam takie porównanie, bo ja to mówię, że przed kamerą trzeba bardziej i to trzeba się nauczyć, trzeba to przetestować, są różne ćwiczenia, żeby zrobić od małych do większych, ale zazwyczaj w taki, jak ja obserwuję swoich klientów i ludzi, z którymi pracuję, to mniej jest osób, gdzie trzeba zdjąć tą energię z nich, a dużo więcej, gdzie tą energię trzeba nabudować, że tak to określę. I nabudować ją, słuchajcie, tak do przesady, żeby potem z niej pozdejmować. I to jest zadanie nasze, osób, które chcą być bardziej charyzmatyczne, żeby po pierwsze zrozumiały, że kamera spłaszcza. I to w ogóle, to jest jedno zdanie, które trzeba sobie zapamiętać. To znaczy, to jest takie porównanie, jak na przykład siedzielibyście z kimś w restauracji, w takiej małej, intymnej atmosferze, mały stolik, dwa krzesełka, bliziutko, to nasza ekspresja, nasze formy komunikacji, nasza forma ekspresji jest mała. Mówimy ciszej, nie gestykulujemy bardzo, bo kogoś walniemy, bo mu krzykniemy do ucha, nie? Zmniejszamy tą formę ekspresji. Ale jeżeli siedzielibyśmy po drugiej stronie stołu, jakiegoś długiego, impreza rodzinna, tam ktoś po drugiej stronie, to już musimy mówić głośniej, mocniej, gdzieś pomachać w zasadzie, żeby ktoś nas usłyszał. I teraz jest kamera. My mamy tą kamerę przed sobą tutaj bardzo blisko. I nam się wydaje, że nie musimy mocno, jeszcze się jej boimy, jeszcze nie widzimy ludzi, jest nam ciężko, jest nam trudno. Ale wyobraźcie sobie, że kamera to jest taka tuba i my naprawdę daleko mówimy do ludzi. Ona nam spłaszcza nas i to jest tak, jak na scenie stoimy i musimy mówić daleko, daleko, daleko do ludzi, żeby oni nas usłyszeli, jeżeli nie mamy mikrofonów i tak dalej. Taka stara szkoła, gdzie rzeczywiście trzeba było, chociaż aktorzy pięknie rezonują, pięknie mówią jak trzeba, więc, ale i tak ich forma ekspresji musi być większa. I teraz przed kamerą również trzeba bardziej. Tak samo jak, słuchajcie, na przykład zaprosiłam kiedyś taką specjalistkę od makijażu, taką dziewczynę, która kończyła szkołę charakteryzacji, więc wiedziała dokładnie nie tylko jak makijaż zrobić na ślub i na wielkie wyjście, ale też przed kamerę. I zrobiła taki webinar dla moich kursantek. No i po prostu ja się od niej też uczyłam, ile trzeba nałożyć makijażu przed kamerę i jak duży on musi być, żeby wydawał się naturalny. Więc i makijażu również, więc to jest taka sprawa, że my rzeczywiście, ja też jak mówię przed kamerą, to mam swoją większą ekspresję, mówię wyraźniej, szerzej otwieram szczenę, robię i słuchajcie, zawsze to robię. Moje ciało pamięta, ma takie doświadczenie swoje, ale za każdym razem robię krótką rozgrzewkę fizyczną i artykulacyjno-dykcyjną. Po prostu przypominam, hej zęby, hej język, hej szczana, będziemy zaraz pracować. To Sylwia, powiedz mi, od razu ci przerwę, bo to naprawdę to miało być moje pierwsze pytanie, takie przygotowanie właśnie do wystąpienia przed kamerą. Czy mogłabyś podać nam jakieś takie, wiem, że w kursie na pewno jest tego więcej i nie da się wszystkiego w godzinę tutaj nam powiedzieć, ale takie przykłady, 2-3 ćwiczenia, które można by robić przed... Ja sobie zapisałam wtedy z naszej konsultacji i rzeczywiście też często korzystam, żeby i rozgrzać ciało, i rozgrzać szczenę, nie? Żeby ona nie była zaciśnięta właśnie. Tak. Co byś mogła powiedzieć jako przykład, co można by zrobić? Tak, słuchajcie, to jest ważne, żeby tą rozgrzewkę zrobić. Dlaczego? Z jednej strony ona pobudzi naszą energię i będziemy mieć więcej energii, a z drugiej strony ona nas przygotuje na stres, który przed kamerą możecie mieć. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy stres, to często musimy go rozładować fizycznie, z ciała go wyrzucić, ale możecie podziałać przedtem, tak? Czyli możecie się rozgrzać i wtedy krew szybciej będzie krążyć i jak się stresujecie, to ciało się spina, tak? Mamy takie ściśnięte
mięśnie, no wszystko, ręce, tak. Nawet się mówi, że nam język kołkiem staje, czyli tutaj się usztywnia nawet nam język, ciężko nam przełykać i tak dalej, więc cała ta rozgrzewka, to jest jedna rzecz, to jest taka, że możecie to potraktować na zasadzie tego właśnie, że rozgrzewacie się i macie więcej energii, a druga rzecz to jest taka, że jak się zestresujecie, to jak będziecie mieli rozgrzane ciało, to ono się, ten stres szybciej puści. Mm-hmm. Nie chodzi mi o to, żeby ta rozgrzewka to było jakieś, wiecie, że pójdziecie pobiegać, siłownie i tak dalej. To nie, w ogóle nie w tą stronę, nie? To no, nie, no, jakby no. Pójdziecie, będziecie zmęczeni, przyjdziecie, odpoczniecie i wtedy na live. To wtedy nie będzie żadnej, żadnego albo tak, zadyszką. Albo zmęczyłam się, porządnie. Nie, no, teraz to już. Nie, nie w tą stronę. Robimy to w tą stronę, że to ma być 5 minut, nie więcej. Oczywiście są takie rzeczy, które możemy zrobić, czyli gdzieś możemy się nawet rozmasować, tak, żeby to karczycho sobie tutaj rozmasować, trochę ręce ostukać, można zrobić parę pajacyków, ale można też, i ja do tego bardzo zachęcam, bo to jest taki myk, słuchajcie, jak nasze ciało ma pamięć. I ono będzie pamiętało, tylko musimy w pewnych momentach zrobić sobie takie katalizatory, takie zapalniki do tego, żeby wiedzieć, że okej, teraz to przywołuje, albo tamto przywołuje. I jeżeli wybierzecie sobie swój ulubiony kawałek muzyczny i będziecie do niego przez 3 minuty tańczyć, szaleńczy taniec jakiś, najlepiej to był, żeby to był taki taniec, który gdzie machacie rękami, nogami i rozluźniacie, kręcicie głową, miednicą i wszystkim przez 3 minuty i ten ulubiony kawałek, bo to może być ulubiony kawałek, ja sobie zmieniam te kawałki, ostatnio słuchałam chyba Sunshine czy coś takiego, ale różne mi wchodzą po głowie, przez jakiś czas je włączamy przed właśnie wystąpieniem i to jest też takie hej ciało, będziemy zaraz, bo no. Jesteśmy cali. To teraz już wszystko rozumiemy, dlaczego Ola Budzyńska robi to podczas, na początku webinaru LAFA, tak? To jest też tak, a propos też takiego, takiej rzeczy strategicznej. Jeżeli chcemy tańczyć na live'ie, bo to jest jedna rzecz, że można się rozluźnić i mieć ulubiony kawałek, ale jeżeli chcemy to zrobić na live'ie, to ma to też duży sens taki, że, tylko to jest inny temat, ale od razu to zrobimy. Sorry. Live, jeżeli idzie, to najlepiej jest temat merytoryczny po 5 minucie wprowadzić. Dlaczego? Ponieważ idzie on z opóźnieniem do ludzi, którzy chcą przyjść i taki pik oglądalności jest między 3 a 8 minutą. Więc te 3 do 5 minut warto jest poczekać, ale nie na zasadzie okej, nie ma. No to czekamy, kto przyjdzie. Tak. Tylko zrobić coś, co już docenia ludzi, którzy są z nami od początku, ale z drugiej strony zrobić to nie jeszcze w takiej merytoryce, o której chcieliśmy zacząć mówić. Więc jeżeli ktoś ma pomysł taki, jak robi to Ola Budzyńska, pani swojego czasu, że będzie tańczyć przez 3-4 minuty, śpiewać czy cokolwiek innego robić, ale to jednocześnie może być energia, a z drugiej strony może to być właśnie ten czas, okej, 3, 5, 8 minut na to, że ludzie przyjdą, zbiorą się i ruszamy z tematem wówczas. Więc to jest tak strategicznie, jeżeli chodzi o live'y. Okej, 3 do 8 minut, słuchajcie, ciekawa rzecz. Bo to możecie wszystko sprawdzić u siebie potem w statystykach swoich live'ów. Kończymy dzisiaj live, Lidia, możesz sobie wejść w statystyki i zobaczyć, kiedy ludzie przyszli. I oni nie przyszli w pierwszej, drugiej czy trzeciej minucie, większość osób, tylko właśnie gdzieś po trzeciej. Tak, po trzeciej. I statystycznie koło 5, więc możecie to wszystko u siebie zobaczyć. No i wtedy widzicie, ile musicie na początek poczekać, zanim ruszycie z tematem, żeby nie było tak, że ruszyliście z tematem w 2 minucie, a tak naprawdę w 7 macie większość osób i powtarzacie to jeszcze raz. Nie? Więc trzeba sobie jakoś zaplanować, żeby to miało sens. No więc tak, więc ta rozgrzewka fizyczna, więc ten kawałek muzyczny, który lubicie, da wam też taką możliwość przygotowania się i na nastawienia. Ale też zobaczycie, to jest w ogóle, jak ja na przykład nagrywałam, bo mam ten taki basic kurs, jak bosko wypadać przed kamerą i tam pokazuję całą rozgrzewkę i wszystko. I im dłużej tą rozgrzewkę nagrywałam i pokazywałam, co i jak robi, tym więcej miałam energii, nie? Więc to tak trochę działa. No i rozgrzewka artykulacyjno-dykcyjna. Ona jest bardzo ważna, jeżeli chcemy mówić wyraźnie.
Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że ludzie, którzy mówią mocniej, silniej, wyraźniej, mają mocniejszy głos, są odbierani jako dużo bardziej wiarygodni. No a ta wiarygodność to jest w ogóle jakiś taki, jakaś taka rzecz, do której wszyscy dążymy, chcemy, potrzebujemy, szczególnie w biznesie. Więc jest o co walczyć, o co się starać. Pewnie są ludzie, którzy mają problemy, muszą iść do logopedy, muszą iść do foniatry, bo mają różnego rodzaju problemy na krtani na przykład, ale większość osób nie ma tak dużych problemów, żeby ich sami nie przepracowali. Zazwyczaj jesteśmy leniwi. To jest takie pejoratywne określenie, ja wiem, ale chodzi o to, że leniwe są nasza szczęka, nasz język, nasze usta, bo i wtedy szeleścimy na przykład, bo mówimy mało wyraźnie, bo ściskamy szczękę, zęby, nie dajemy jej pracować. No i wszyscy mówią, jak tutaj dobrze brzmieć, nie? No to super, sobie kupimy budżety przed tobą i będzie idealnie słychać, jak na przykład seplenimy albo szeleścimy. Pięknie to ujęłaś. No to jest, więc będzie idealnie. Ja na przykład u siebie zauważam, powiem wam taką rzecz, że faktycznie jak mam tego stresa czasami na początku, teraz mam coraz mniej rzeczywiście, bo to też jest ćwiczenie, jak się co tydzień to robi, to jednak już człowiek tak mniej, a poza tym rzeczywiście się rozgrzewam. Ja też jeszcze mam taki swój dyżurny korek, to jest z kolei patent sprzedany przez Marka Jankowskiego, żeby wkładać do buzi korek i z korkiem mówić, to już pokazywałam na live jakiś czas temu, ale to, co mi się robi, to zauważam, że po prostu ja mówię jednym kawałkiem ust, to znaczy mam niesymetryczne usta, bo tak mam ściśniętą tą szczelę, czego tego nie widać, nie? Ale widać to po tym, jak otwieram usta, to znaczy nie otwieram ich dobrze, ładnie, tak jak ty to właśnie teraz robisz, tylko otwieram część ust, jedną stronę. Nawet nie wiem, czy to jest strona prawa, to jest jakbym tak mówiła. To no rozumiem, bo się, ale to nie musi być tylko i wyłącznie ze stresu. Dobrze jest. Ja też tak mam, że mam niesymetryczne, jedno mi się bardziej zaciska, drugie mniej, ale korek to jest super ekstra ćwiczenie. Mierzymy korek, jeżeli nie mamy korka, bo na przykład nie pijemy wina i ciężko nam kupić wino, żeby je otworzyć. Ach, co to za problem. Maka też działa. I wtedy tak, tylko tak, nie? I wsadzamy kawałek do ust, bo chodzi o to, żeby to bardzo uruchamia język. To daje taką możliwość tego, że język musi się dużo bardziej postarać, żeby mówić wyraźnie. Uczymy się takiej hiperdykcji, wtedy to się nazywa, i ta hiperdykcyjność pozwala nam na to, że jak wyciągniemy ten korek, to język popracował na tyle, że on będzie chciał pracować dalej. Korek to jest ćwiczenie na język, bardzo dobre, polecam wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o szczękę, żeby ją rozluźnić, to naprawdę takie ruchy na łoki, góra, dół, tylko że nie za bardzo, bo nam wyskoczy. Jak nas boli, to masujemy sobie tutaj. Ale też nie za dużo, bo jakby na szerokość dwóch palców to jest naturalny spad szczęki, że tak to określę. Więc szczęka, więc otwieramy, więc rozluźniamy, więc robimy jakieś takie kręcenia albo rozluźniamy język. Różne rzeczy, które nam pozwolą, to jest, kiedyś to się nazywało gimnastyka buzi i języka, jakie była mała, to było w telewizji takie w ogóle były programy. Więc można to sobie zrobić i zdecydowanie pozwala nam to rozluźnić i rozruszać, ale potem musimy myśleć o tym, żeby po prostu tą szczękę szeroko otwierać. Jeżeli chodzi o to, żebyśmy brzmieli ładnie, żeby nasz dźwięk był taki rezonujący i żeby był nośny. Na przykład wiele osób mówi o tym też, że ma za wysoki głos, czy można coś z tym zrobić. Można. Można, nie tak, że na stałe, ale można tą rozgrzewkę sobie zrobić tak i nie chodź, nie? Teraz będziemy mówić nisko takim głosem, bo będziemy tak siłowo mówić, to przez godzinę na przykład, jak chcemy podcast nagrywać albo na live, albo coś takiego, okej, ale potem będzie nas to bardzo dużo kosztowało, będzie nas bolało gardło, bo one żeby to zrobić bardziej naturalnie, to trzeba rozgrzać rezonatory i wtedy sobie popracować. To jest trochę dłuższa praca, ale można to sobie zrobić i też krótkimi rozgrzewkami, krótkimi zadaniami
rezonować tak ładnie, nauczyć się tutaj, żeby to rzeczywiście bardzo było takie dźwięczne, silne i mocne dźwięki. I to jest na przykład w twoim kursie, znaczy ja akurat znam te ćwiczenia, bo jestem na kursie podcastowym Marka i w związku z tym ty tam jesteś z tymi ćwiczeniami, ale na swoich kursach też to masz na którymś? Mam to na kursie Wykreuj swój wizerunek przed kamerą, tego kursu od roku już nie było, myślę o tym, żeby go znowu wypuścić, ale myślę też, bo mam dużo pytań o w ogóle pracę z głosem, myślę o tym, żeby wypuścić taką małą rzecz właśnie tylko i wyłącznie a propos pracy z głosem do wystąpień przed kamerą na scenie i do podcastów, bo to jest taki temat, który rzeczywiście coraz więcej osób chciałoby popracować, bo zobaczcie, ja teraz niespecjalnie zmieniam swój głos, ale rezonuje dosyć mocno. Jakbym nie rezonowała, to bym mówiła w taki sposób. To jest mówienie bez rezonatora, znaczy rezonator tutaj do góry idzie mi teraz, ale chodzi o to, że rezonujemy albo nie rezonujemy. I teraz jak rezonujemy, to on jest niższy ten głos, bo ja używam innego rezonatora, po prostu nie tutaj głowowego, tylko piersiowego. Chodzi o faktycznie to, żeby, niesamowicie słychać. Żeby to żeby tego się nauczyć, a tego można się nauczyć. Tego każdy może się nauczyć, wypracować. Nie jest to do zrobienia w 5 czy w 3 minuty, tak jak rozgrzewka artykulacyjno-dykcyjna, ale jest do zrobienia i zdecydowanie można, i wtedy warto jest inwestować w fajny sprzęt, w mikrofony, bo wtedy pięknie nas będzie słychać. Sylwia, nie wiem, czy wejdę troszeczkę w wątek, bo widzę tutaj parę pytań od naszych uczestników, więc może przejdziemy. Aha, widzę tutaj, na ulubiona piosenka mi pomaga, mówi Marlena. Czy można, Marlena się pyta, czy można puścić z laptopa lub z radia muzykę, jak nagrywamy z telefonu? Czy ty puszczasz muzykę? Ja nie puszczam. I ogólnie jest tu tak prawnie, to jest wykorzystanie czyjeś, prawda? Można poszukać takiej muzyki, która jest i można poszukać takiej muzyki, która jest, jeżeli chcemy puszczać darmową muzyką gdzieś tam do udostępniania, jeżeli puszczamy taką muzykę po prostu sobie, to musimy mieć świadomość tego, że łamiemy prawa autorskie i udostępniamy albo jako cytat z publicznie. Tego, co wiem. Czyli trzeba powiedzieć autora i tak dalej i to pokazać jako cytat. Można tak zrobić, natomiast można się spodziewać tego, że Facebook na przykład zbanuje to, czyli, czyli potem nie udostępni tego, tak? Jeżeli to wyłapie, więc można próbować, natomiast nie dostaniemy za to kary, ale lepiej kupić sobie na jakimś serwisie muzykę. Ten live zostanie usunięty z naszej strony, z naszego fanpage'a, czy z naszej strony, to tak. A jak technicznie, powiedzmy, jeżeli mamy jakiś kawałek kupiony, bo są takie serwisy, wczoraj akurat widziałam mail Marka Jankowskiego na ten temat, już nie pamiętam, ale są serwisy, które po prostu sprzedają kawałki, które no może ktoś inny też kupi, ale to są grosze, to jest tam ileś tam 10 euro, 15 euro, można sobie kawałek kupić. Ja swoją muzykę do takiego, do wstępu do filmów też mam wykupioną, nie? No i powiedzmy, że chciałabym ją puścić, to rzeczywiście technicznie, jeżeli nagrywam z telefonu live'a, czy ma to sens, żeby puścić z laptopa, czy z radia? Możesz sobie tak samo, jak nagrywasz z laptopa, to możesz jakieś wieże, czy czegoś gdzieś z boku sobie puścić, jeżeli wykorzystujesz jakieś oprogramowanie do live'a, czy do wideo? Do streamu live, na przykład ja korzystam z iCam, ale z iCam jest tylko na Maci, to mam też taką możliwość puszczenia jakby w jakiegoś dodatkowej rzeczy, więc można też popróbować. Pewnie, że ma to sens, to nie jest, pamiętajcie, że live, oczywiście, że trochę idziemy w profesjonalizację i mamy coraz większe oczekiwania, ale live to wciąż live i często on jest dużo bardziej, jeżeli jest właśnie trochę surowy, jeżeli ta muzyka jest taka, a włączam teraz, jest tu i teraz, ma duże zalety, więc... I czasem się uda, czasem się nie uda, słuchajcie, to jest też tak, że nie ma... Włączam i zobaczymy, co się zadzieje, nie? Ja ostatnio też włączałam chyba 2 czy 3 tygodnie temu muzykę i słabo ją było słychać, ale mówię, słychać, nie słychać, okej, nie słychać, no to dobra, nie? Mogę sobie po prostu przetestować, to jak już parę tych live'ów, nie wiem, Sylwia, mam nadzieję, że się ze mną zgodzi, że jak parę live'ów się zrobi,
czy parę razy wideo, to wtedy ma się taką większą swobodę, że oczywiście, można... Oczywiście, że tak, wszystko trzeba przetestować i przepracować. I też zachęcam do tego, żeby pracować nad jedną rzeczą naraz. U mnie na stronie, zachęcam do pobrania, jest takie ćwiczenie za zapisem newsletter na stronie teacherka, www.teacherka.pl, pisane przez THRK.pl. W sekcji do pobrania jest takie ćwiczenie 3, 2, 1, start, zaczynamy pracę przed kamerą i to jest takie ćwiczenie, które ja nazywam wyrabianie zewnętrznego oka. Zachęcam, żeby je sobie zrobić. Dlaczego? To jest ćwiczenie, które robimy po to, żeby zobaczyć, jak my wyglądamy, jak się prezentujemy, nie na zasadzie tego, czy ładnie, czy brzydko i co się dzieje, tylko na zasadzie, jaką mamy komunikację z ludźmi przed kamerą, jak my, na co widz może zwrócić uwagę, właśnie na przykład, i wtedy wypisujemy sobie te rzeczy, które robimy, których nie robimy, bo na przykład ktoś zauważy stojąc, że ma taki ruch, taki, nie? Tak się buja. I wtedy widzimy, że to jest taki ruch i teraz szukamy jakby, jakie to może mieć znaczenie dla widza. Najlepiej to komuś dać do zobaczenia, żeby ktoś zobaczył i takim spróbował obiektywnym okiem, nie na zasadzie ładnie wyglądasz, źle wyglądasz, a normalnie to jesteś taka, czy taka, czy taka, tylko na zasadzie tu mam wrażenie, jakbyś chciała uciec sprzed kamery. Albo ktoś robi tak, że gdzieś oczami kręci. No to tu mam wrażenie, że się zastanawiasz. Albo różne rzeczy, które robimy, żeby sobie wypisać, jakie to może mieć znaczenie dla naszych widzów, bo widz odbiera nas bardzo podprogowo i bardzo taki sposób podświadomy, tak? To taki robi się wtedy niespójny komunikat i to są te rzeczy, które wiemy, że nam zgrzytają, ale nie wiemy, jak je zmienić. No i teraz wiemy, że te rzeczy pewne są i teraz pracujemy nad jedną rzeczą naraz. Jeżeli pracujemy nad tym, żeby się nie ruszać, żeby się nie kołysać, to nad tym. Jeżeli pracujemy nad tym, żeby patrzeć wokół kamery, bo mamy wtedy lepszą relację z widzem, to nad tym. Jeżeli pracujemy nad tym, żeby mówić wyraźnie, to nad tym. I tyle wideo, tyle live'ów, ile nam zajmuje praca nad jedną rzeczą, tyle to robimy, żeby nie wszystko naraz, bo to się nie da, bo to się nam posypie. Szczególnie te live'y. Jest to jednak wymagające takiego multitaskingu jednak, bo trzeba właśnie technicznie to ogarnąć, bo sprawdzić, czy wszystko działa, bo zaprosić ludzi, bo być z nimi w relacji, a jeszcze pamiętać o tym, co chcieliśmy powiedzieć, a jeszcze pamiętać o tym właśnie, żeby na przykład patrzeć wokół kamery i jeszcze, żeby mówić wyraźnie i tak dalej. Nie wszystko naraz. No nie wszystko naraz. To się nie da. Dbamy o to na początek, co możemy zadbać, czyli technicznie sobie to ogarniamy, ogarniamy sobie przestrzeń, ogarniamy swoje domowe studio nagrań, jak ono ma wyglądać i wtedy po jednej rzeczy naraz zmieniamy, żeby nie wszystko, bo się nie da i stwierdzicie, że to kosztuje was za dużo stresu, za dużo energii. Będzie za duża bariera, frustracja i w końcu rzucimy to, nie? A też jeśli chodzi o live i o to, czy muzyka, czy coś tam, czy jakieś gadżety, i czy wywiady i coś. Im prościej na początek, tym lepiej, bo jest mniej do posypania się. A im więcej sobie będziemy chciały, teraz stwierdzimy, że chcemy robić przez OBS, webinar i jeszcze muzykę puścić i jeszcze coś i się nam po prostu to rozchrzani, bo za dużo będzie niewiadomych i właśnie tego, czy to się uda, czy się nie uda. Więc jak zaczynacie, to im prościej, tym lepiej. I z kolejnym nagraniem czy kolejnym live'em dodajemy sobie rzeczy, które będą takimi wodotryskami i show będziemy robić w którymś momencie. Dobrze, Sylwia, ja mam takie pytanie jeszcze dla tych osób, które nie zaczęły i się stresują i tak wczoraj mieliśmy taką jeszcze małą konwersację u mnie na fanpage'u, nie, że ktoś tam mówił, o ja do live'ów to nie wiem, wystąpienia publiczne to jeszcze, ale live'y to jest taka bariera, że nie widzę ludzi, tak? Nie widzę ludzi, więc nie mam tej interakcji, więc nie wiem, jak oni reagują, czy oni słuchają, czy nie słuchają. I to rzeczywiście jest taka duża różnica między takim wystąpieniem przed kamerą gdzieś tam online, czy nawet jak nagrywamy sobie lokalnie i potem puszczamy to na YouTube, czy gdziekolwiek chcemy wysłać, to mówimy po prostu do kamery i ludzi nie widzimy. Ja słyszałam o takim triku, powiedzmy, żeby sobie postawić zdjęcie klienta dosłownie przed sobą, żeby mówić do kogoś, jeżeli ktoś z tym ma problemy. Ja też, znaczy no teraz już mam mniejszy z tym problem, ale na początku rzeczywiście też tak mnie to mocno ograniczało. Co możemy na to poradzić? Czy masz ja tutaj dla tych osób, które
zaczynają w ogóle z live'ami, jakieś takie ważne kroki, jak w ogóle zacząć i stresować się, zawsze będziemy się stresować, a stresować się trochę mniej, czyli te ćwiczenia, rozgrzewka to tak, tak fizycznie, psychicznie. Jeśli chodzi o kwestię tego stresu, to zdecydowanie można go potraktować fizycznie i psychicznie. Czyli z jednej strony, co możemy skopać, myślimy, co może nam nie pójść i co możemy, no właśnie, co może pójść źle i zrobimy z tego jakiś, będzie dla nas katastrofą i dbamy o to. Czyli ja to tak mówię, jak już zadbamy o pewne rzeczy, czyli ogarniemy sobie to domowe studio nagrań, zadbamy o kadr, perspektywę, tło, o miejsce, wiemy gdzie to ma być, będziemy mieć światło dobrze rozstawione albo ustawimy się do światła naturalnego w taki sposób, który wiemy, więc wiemy, że dobrze wyglądamy i to gra, że nie wstydzimy się tego, co jest z tyłu, nie myślimy o tym, że coś tam nie źle wygląda. Dbamy też o siebie, czyli myślimy przed nagraniem, nie w trakcie nagrania. W trakcie nagrania nie można myśleć, czy szminka mi się rozmazała, czy mój krawat dobrze wygląda, czy nie, bo ludzie będą na to zwracać uwagę. Więc przed nagraniem też sobie to przygotować. Ja nie mówię tutaj, że nie można robić spontanicznych live'ów bez tego wszystkiego. Można, ale mówimy o takim przygotowaniu na początek. Bo jak mamy to wszystko, to przynajmniej pewna rzecz nam schodzi z głowy, nie? Że jak coś skopię i zapomnę, to przynajmniej dobrze wyglądam i dobre mam tło. Właśnie. Druga rzecz to jest taka, że nie zaczynamy z trudnymi rzeczami, nie zaczynamy od webinarów na OBS-ie i tak dalej, bo tu może nam też coś, chyba że mamy ludzi do pomocy. To w tak, ale jeżeli jesteśmy sami z tym wszystkim, to nie. To zaczynamy od prostego live'a. Co można jeszcze zrobić, jeżeli czyli boimy się... Czyli po prostu byś powiedziała, kto zaczyna, po prostu zacząć sobie bezpośrednio na tym Facebooku czy bezpośrednio na Instagramie, bez żadnych narzędzi dodatkowych. Tak. Jeżeli się boimy większej publiczności, to zaczynamy w małej grupie. Albo mamy jakąś grupę swoją, albo tworzymy tą grupę. No słuchajcie, możecie sobie stworzyć grupę siebie i swoich jakichś tam znajomych, albo najbliższych klientów, albo kogoś, kto... Ja podpowiadałam ostatnio, że... przepraszam, że ci przerywam, ale tak podam swój przykład, że pierwszy live to ja zrobiłam w ogóle dla siebie tylko. To znaczy można w Facebooku ustawić na swoim profilu prywatność tylko tak, ja. Tylko ja. A drugi live był dla trzech koleżanek i tam też można ustawić nawet, można to zrobić w grupie, tak jak mówisz, że zrobić małą grupę dla tam kilku osób, albo można nawet na swoim profilu, znowu powiedzieć nie tylko ja, ale tylko wybrane osoby, only friends, coś takiego, i podać dokładnie profile które? Tych osób, które. Więc tak. Nie trzeba od razu rzeczywiście publicznie dla wszystkich, także ja... tą drogą właśnie poszłam. Tak. Wtedy możemy się też zobaczyć, jak to wygląda, gdzie są reakcje, czy widać ludzi, czy nie widać. Po prostu się tego w takiej mniejszej grupie nauczyć. Zadbanie o taką, o to, żeby robić to dla publiczności, która jest taką sprzyjającą publicznością, taką publicznością, która będzie nas wspierać, a nie będzie nas od razu krytykować, bo boimy się często krytyki, że ktoś nam powie, że coś nie tak. Więc zawsze zaczynajmy od takiej publiczności, która wiemy, że będzie nas wspierała, a nie która będzie nas krytykowała, żebyśmy musieli już zaraz banować jakieś komentarze. One się pojawią, potem negatywne komentarze, ale lepiej, żeby później to do nas dotarło niż na początek. Więc od mniejszych grup zaczynamy. Teraz jeśli chodzi o kwestię tego, że nie ma tutaj ludzi, no słuchajcie, na live'ach są ludzie, jesteście po drugiej stronie, ja wiem, że tam jesteście, jak ja widzę, że jest was 18, to ja sobie od razu wyobrażam taką salę, gdzie siedzi 18 osób przede mną, nasza wyobraźnia to jest magia, tutaj możemy bardzo dużo rzeczy zrobić. Czasami słyszę coś takiego, że na przykład nawet jak jest tylko troje widzów, to trzy osoby, to mów jak do stóp. Ja tak nie robię, nie robię tak i nie idę tą drogą, dlaczego? Dlatego, że to jest, słuchajcie, też mniejsza grupa, to jest bliższa relacja i to jest fajnie sobie wyobrazić, że jakbyście mówili do 100 osób na sali, czy do 500, czy do 900, to nie macie z nimi żadnej relacji. Nie? To jest takie bardzo bezosobowe wtedy. Tak, jak ja pamiętam wystąpienia na Isle of Marketing, które są dużą przyjemnością, to tam jest sala 900 osób przede mną, to ja nie mam z nimi żadnej relacji. Ale jak są mniejsze jakieś takie warsztaty czy grupy, czy warsztaty 10-osobowe, no to ja mam cudowną relację, tak, z ludźmi.
Jakby były trzy osoby, to w zasadzie jest taki mastermind, który prowadzimy. Mhm. Teraz sobie wyobrażajcie ludzi, którzy są po drugiej stronie, widzicie, ile macie widzów z wami na live'ie, ile tych osób jest i tak do nich mówcie, tak próbujcie z nimi wchodzić w interakcje i w relacje. Na live'ie macie konkretne informacje, czy ludzie reagują, czy nie reagują. I teraz to nie jest tak, że publiczność jest zaangażowana albo nie jest zaangażowana, bo taka słaba publiczność albo taka super publiczność. Nie. Publiczność jest taka, jaką my poprowadzimy formę komunikacji. To my jesteśmy mistrzami ceremonii na tym live'ie. Jeżeli my będziemy angażować ludzi do tego, żeby chcieli być z nami zaangażowani, to oni będą wchodzić w interakcję. Poproszę teraz na przykład was o to, żebyście zareagowali jakimiś kciukami albo sercami, albo poproszę was o komentarz, czy się ze mną zgadzacie. To są formy takiej komunikacji, którą możecie zastosować w stosunku... Ja muszę tylko ci powiedzieć, że Agnieszka mówi, że jesteśmy cudowne. O poranku... O poranku po prostu, środek tygodnia, od rana Sylwia i Lidia rozdają czas. Więc dobrze jest, żeby sobie to uświadomić, że macie wpływ na swoich widzów i właśnie zachęcanie do komentowania, do reagowania. Są jakby trzy rzeczy, które widzowie mogą zrobić. Mogą skomentować, zareagować albo udostępnić. I ta forma wymiany, jeżeli sobie ją zastosujemy też na naszych live'ach, że będziemy zachęcać naszych widzów, będziecie zachęcać swoich widzów do tego, żeby jakąś reakcję wykonali, to będziecie widzieć, że oni tam są. To jest sposób na to, żeby sobie no tak przełożyć. Widzę, że ktoś patrzy na mnie, albo widzę, że ktoś ziewa, albo patrzy na smartfon, jeżeli mówię na scenie. I to nie jest tak, że na live nie widzę, właśnie tylko, że w inny sposób, tak? Widzę, że ktoś komentuje, może ktoś skomentować, może ktoś zareagować, może ktoś... A jeżeli tego nie ma, to znaczy, że tam śpią wszyscy, nie? Albo wychodzą. Łatwiej jest też mówią wyjść na live. Ciężej jest utrzymać uwagę na live'ach i na wideo niż na scenie, bo na scenie mniej ludzi, to byśmy, dobra, jeszcze pół godziny tego wykładu wysiedzę, nie? A na live cyk wyjdzie. Więc to jest trudniejsza forma, jeżeli chodzi o utrzymanie uwagi. Tak, to prawda. Natomiast możliwa, jeśli sobie zdamy sprawę, że to od nas zależy i to my jesteśmy mistrzami ceremonii. Ja wiem, że to jest trudniejsze, natomiast ta świadomość, bo to wymaga od twórców innych narzędzi i innych umiejętności i też przestawienia się na to, że to, że ten konstrukt musi taki być, tak? Trochę bardziej taki, że oprócz tego, że my przyjdziemy, usiądziemy i będziemy mówić, to jeszcze powinniśmy być w relacji z ludźmi. Tak, tak, tak. Dziewczyny widzę tutaj, że komentują. Marlena mówi, ja nagrywam filmiki. Karolina mówi dokładnie, że też angażuje. Marta mówi, super poradnik. Jak już mówisz o tym angażowaniu, to angażujemy się. Tak? Ja muszę ci powiedzieć, tak mi się jedna rzecz nasuwa w międzyczasie, bo też Marlena mówi o tym, że nagrywa. Ja też czasem nagrywam filmiki na przykład do kursu, nie? I to powiem szczerze, że jak już przez jakiś czas robię te live już ponad rok, to teraz live'y nie sprawiają mi takiej dużego problemu w sensie właśnie kontaktu, bo wiem, że ludzie są. Najczęściej zresztą widzę większość osób, które już znam. Tak, mówię, o, cześć Ewelina, cześć Ania, cześć, bo widzę, bo to są osoby, które już znam. Jest parę osób, których nie znam, ale też coś tam powiedzą, no i już mamy kontakt. Natomiast nagrywanie filmów to jest coś, co na przykład mi jeszcze sprawia trudność, w sensie takim, że tam rzeczywiście mówisz tylko do kamery i dopiero z takim efektem opóźnionym będą cię ludzie oglądać, nie? Czyli dopiero trzeba sobie wyobrazić, że za jakiś czas ktoś będzie cię oglądał i że w zasadzie ty jak mówisz, to mówisz już do kogoś, chociaż nikogo tam nie ma. I tak, to jest wystąpienie publiczne. Dobrze jest, żebyśmy sobie uświadomili, że i live, i nagrania to jest takie samo wystąpienie publiczne, jak wystąpienie na scenie, tylko publiczność ogląda właśnie albo online, albo z opóźnieniem. Ta publiczność będzie, ci ludzie będą. I to, że my ich teraz nie widzimy, może być dla kogoś trudne, ale dla niektórych to może być uwalniające, bo oni właśnie będą się stresować. Jeżeli ktoś jest bardziej introwertyczny, to nawet przed tą kamerą będzie mu łatwiej. Więc to jest też sposób, bo niektórzy nie są w stanie wyjść na scenę. Są ludzie, którzy tak się stresują, że jak wyjdą, to po prostu aż słychać, jak ciężko nabierają powietrze, tak są zestresowani. Więc, a przed kamerą jest im łatwiej. Więc ja wiem, że to jest różnie,
pewne rzeczy są spójne, ale pewne rzeczy są inne, bo jednak inne mamy środki wyrazu przed kamerą, mhm. inaczej je stosujemy niż na scenie. Inną mamy właśnie też interakcję. Jeśli chodzi o te wideo, które nagrywamy, to oczywiście można stosować różnego rodzaju triki, że tam sobie kogoś stawiamy i tak dalej. Natomiast jeśli tak byśmy rozróżnili wideo od live'ów, to też świadomość tego, że wideo jest podawcze. My tam mówimy, ktoś to będzie oglądał, a nie będzie w międzyczasie komentował, nie będzie zadawał pytań. Też jeżeli przeanalizujemy statystyki, to live'y są dużo bardziej interakcyjne niż wideo. Wideo ma dużo mniej komentarzy niż live'y. To jest też zaleta i to jest też kwestia, dla której te live'y warto robić. Ale świadomość tego, że live to jest dialog. Wideo traktujemy jako miejsce, gdzie my uczymy, podajemy wiedzę, ktoś to potem będzie słuchał, oglądał, a live to jest taka forma wymiany i też sposobu na to, że ludzie mają wpływ, mogą, możecie widzowie drodzy zareagować, możecie dać lajka, serduszko, możecie napisać, że wam się nie podoba, się nie zgadzacie, możecie zrobić brrr, więc macie dużo możliwości, których nie mamy na wideo, możemy potem to oczywiście zrobić, ale jak coś zrobicie teraz, to my się odniesiemy, prawda? Jakoś zareagujemy, coś zrobimy, a więc ten wpływ i ta wymiana to jest klucz do zrozumienia live'ów, że live nie jest stricte podawczy, wideo jest podawcze. Wideo traktujemy trochę jak wykład, jak jeżeli uczymy, nie? Może być też rozrywką, może być też motywacją, może być role content, który jest też bardzo fajny, tylko wtedy w formę bardziej idziemy, więc możemy kombinować. To są różne możliwości i fajnie jest wybrać sobie przynajmniej dwa kanały takiej komunikacji, żeby nie tylko korzystać z jednego, czyli nie tylko z podawczego, albo nie tylko z dialogu, żeby sobie to w swoim biznesie, w rozwoju swojej marki różnicować. Ciekawe, bo często mówimy o kanałach w sensie takim, no to będę na YouTube, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy tu i tu, czy a tutaj mówisz o tym właśnie, żeby pomyśleć, jaki kanał jest podawczy, a jaki kanał jest interakcyjny, żeby wybrać sobie z każdego rodzaju. Jeszcze inny sposób o wideo, czyli o tym, co jest kontentem efemerycznym, a co jest kontentem trwałym, tak? Bo live to jest kontent efemeryczny, on zniknie za jakiś czas, nikt go nie będzie oglądał. Tak, ale my idziemy na YouTube, Sylwia, my idziemy na YouTube. I wtedy jest to trwałe, tak. Ale widzisz, ale ty robisz redystrybucję treści i to ma wtedy sens, tak? Możemy oczywiście wykorzystywać coś, co jest świetną formą komunikacji, budowania relacji, czyli storiesy, ale to już jest w ogóle kontent efemeryczny, który rzeczywiście znika po 24 godzinach. Jeżeli my weźmiemy ten live teraz, który tutaj robimy, zrobimy z niego podcast, zrobisz z niego YouTube, to on będzie dłużej żył. Natomiast jeżeli zostawiłybyśmy sam jako live, to jest to kontent efemeryczny i wtedy musimy mieć świadomość tego, że nikt tego potem już za jakiś czas nie wyszuka, gdzieś zniknie i tak dalej. Więc też można w ten sposób myśleć, tak? Co jest podawcze, a co jest dialogiem, co jest kontentem efemerycznym znikającym, a co jest kontentem trwałym do wyszukania. Więc tutaj też możemy tak różnicować. Oprócz tego, że dwa kanały, bierzemy sobie Facebook i Instagram, nie? Albo Facebook i YouTube, to jeszcze myśleć tak właśnie w kontekście komunikacji i budowania relacji z odbiorcami, z widzami, z klientami. Okej, Sylwia, to teraz chcę cię, bo tak patrzę na ten twój kadr cały czas, ja wam pokażę może Sylwię w całości. Czekajcie, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Nie, w drugą stronę. Czekaj. O, jest Sylwia w całości. Masz piękny kadr. Chciałam cię zapytać o to teraz, jak, bo ja w sumie mam tutaj już nieźle niby wszystko urządzone, ale jak widzę, jak ty jesteś urządzona, to jeszcze mam następny poziom do wejścia, czyli po prostu u ciebie to światło jest jeszcze lepsze, ta głębia obrazu i ten kadr, to wszystko jest tak... Ty jesteś bardzo dobrze urządzona,
wszystko jest tutaj w porządku. Natomiast chciałabym, żebym powiedziała o kadrze i tak dalej, tak? Dobrze. O kadrze i trochę o tym, czego używasz w sensie narzędzi i co byś rekomendowała, bo może nie wszystko, czego używasz, rekomendujesz. Tak, gadżeciara na maksa, dobra. To dobrze. Przedszy korna, moi państwo, bo... Zrozumienie dobrego przekazu to jest też zrozumienie właśnie kadru, perspektywy, tła i tak dalej. Teraz tak, po pierwsze, perspektywa ma być naturalna. Co to znaczy? To znaczy, że kamera na wysokości wzroku. I najlepiej, jeżeli patrzymy w oko kamery, tak? Żeby nie było czegoś takiego, że patrzymy na ludzi z góry, czy patrzymy na ludzi z dołu, zaprezentuję, szanowni państwo, będę teraz robiła małą prezentację, czyli jeżeli mamy taką perspektywę, to jest perspektywa tak zwana ptasia, czyli kamera jest z góry, my jesteśmy z dołu. Jeżeli nie dbacie o perspektywę, to najczęściej robi się tak, że stawiamy komputer na biurku, na stole i patrzymy na ludzi z góry, to jest tak zwana perspektywa żabia. Oprócz tego, że tutaj możemy... To widzę często bardzo taką perspektywę. Robią, tak. Nas niekorzystne, jeśli chodzi o kwestie takie estetyczne, to jest na przykład taka lepsza, bo lepiej wyglądamy, to jednak ani jedna, ani druga nie buduje równej relacji z widzem. Więc jeżeli chcemy budować równą relację, nie, że my jesteśmy nad albo jesteśmy pod, oczywiście trochę inaczej jest na przykład na storiesach, w takim kontencie efemerycznym, w pionie, to wtedy możemy trochę wykorzystywać tą ptasią perspektywę. Nie używamy żabiej pod żadnym pozorem, chyba że robimy jakieś takie operatorskie cuda, wianki i bawimy się formą. To coś co innego, ale mówimy tutaj o takim po prostu przekazie. Więc dbamy o to, żeby kamera była na wysokości wzroku, to jest podstawa i patrzymy w oko kamery. Ja wiem, że to trudne, bo nas ściąga nas na nas. Mamy wrażenie, że jak mówimy do siebie albo jeszcze właśnie coś weryfikujemy, czy moje brwi dobre, czy uszy nie odstają, czy fryzura się nie przejechała i patrzymy, ale też mamy wrażenie, że z kimś rozmawiamy. To nie budujemy wciąż równej relacji z naszym widzem, musimy patrzeć jednak w oko kamery i nad tym pracujemy. To jest jeśli chodzi o perspektywę i relacje. Nigdy żabiej nie używam. Co mi się to podoba? No. Perspektywa ptasia żabia. Od razu zapamiętujemy bardzo dobrze. Naturalną chcemy i wykorzystujemy. Teraz jeśli chodzi o kadry. Kadrem pracujemy w aspekcie budowania... Poczekaj. Co ty masz teraz? Jak masz kamerę zainstalowaną? To znaczy, masz ją na komputerze, masz ją na stojaku jakimś? Na czym masz, żeby ten idealny poziom był? Ja to nie mam. Ja wiem, że nie możesz jej pokazać, ale no, możesz powiedzieć. Szanowni państwo, ja mam kamerę taką dodatkową, ale tak naprawdę jadę teraz z kamery z laptopa. Więc właśnie dlatego mówię, że ja gadżeciara, ja wykorzystuję kamerę taką... Słucham? Wbudowaną w laptop. Tak, wbudowaną w laptop. Aha, no to jest super, szczerze prawda? Mówiąc. Prawda? Ten Apple na pewno. To jest Apple, ale też chodzi o to, żeby większość kamer, które macie, jest lepsza niż wam się wydaje, tyle tylko, że nie wykorzystujecie potencjału światła, po prostu. Tak? Mhm. Chodzi o to, żeby też bardziej zadbać o światło i wtedy się okazuje, że mamy dobre kamery, a no, oczywiście jeżeli mamy bardzo ciemne przestrzenie, jeżeli mamy małe, to są kamery, które są lepsze i one będą lepiej zbierały światło. Tak może być, ale zanim będziecie inwestować w kamery, to popracujcie ze światłem. To jest, to jest lepszy. Okay. To jakie teraz, jakie masz ty światło? I teraz ja poczekaj z tym światłem. Jeszcze powiem o kadrze. Sorry. Dobra, żebyśmy się podtrzymali, zaraz powiem o świetle. Natomiast ja mam taką świetną konstrukcję, mam pudełko po butach i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem książek. Tak to wygląda mój statyw pod komputer. Oczywiście, jeżeli nagrywam smartfonem, to mam statywy konkretne, nie ustawiam go, bo smartfony spadają po prostu z takich konstrukcji DIY. W ogóle jestem fanką DIY i rozwiązań takich. Jakbyście kiedykolwiek byli na planie filmowym, to jest to fantastyczne, bo widać
jakie są rozwiązania. Oczywiście kamery są świetne, ale często oświetleniowcy to latają z blendami, kładą się te blendy, to są często steropiany i tak dalej, więc wykorzystujemy co mamy i co się da, żeby to ogarnąć. Pamiętajcie, że tego nie widać, nie widać, czym nagrywamy. Ty możesz powiedzieć, że ja mam super teraz kadr i światło i super kamerę, ja tak naprawdę jadę z kamerą z laptopa, tak? Więc tego nie widać. Nie widać, że nagrywacie smartfonami, nikt tego nie widzi, więc bez stresu. Jeśli chodzi o kwestię kadru, on powinien być, szukamy pół zbliżenia, co to znaczy? To znaczy, że już nie będę tłumaczyła wszystkich kadrów, ale trzy kadry omówię krótko. Nie wykorzystujemy detalu, czyli nie wciskamy się całą naszą twarzą w, albo okiem, albo czymś tam w kadr, bo przyciskamy widzów za bardzo, mają wręcz taki odruch odsunięcia się. Nie widzimy ich, ale taki, czy jednak każdy z nas ogląda dosyć blisko. I nie robimy planu takiego ogólnego, taki, nie stajemy w całej sylwetce, żeby nie być za daleko, bo wtedy co prawda nikt nie widzi naszych zmarszczek, ale nie mamy zbyt dobrej relacji z naszymi widzami. Półzbliżenie to jest taki kadr, gdzie jesteśmy klatka piersiowa, trochę nas i pamiętać o tym, żeby mieć trochę powietrza nad głową, żeby też nie było tak, że ten kadr będzie taki, że kawałek nam ucina naszej głowy. To jest taki optymalny kadr. Można też gestykulować więcej. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo gestykuluje, to też nie ucinamy tutaj, żeby te ręce nagle nie wyskakiwały w taki sposób. Ja słyszałam o tym, że oczy mniej więcej na 2/3 ekranu, czyli tak powiedzmy 2/3 od dołu do góry. Od dołu i 1/3 nad nami. No. To chyba to mniej więcej się zgadza chyba, bo wtedy też właśnie ten kawałek. Kawałek góry musi zostać. Pamiętać o tym powietrzu nad głową. To są oczywiście jest więcej różnego rodzaju rzeczy. Jest to kadrowanie, te mocne punkty, ale my tutaj nie, słuchajcie, nie walczymy o Oscara za operatorkę i za zdjęcia. Nie uczymy się tego, tylko uczymy się tego na zasadzie, co ma wpływ na naszych widzów w takiej właśnie relacji budowania naszej marki, naszych biznesów, budowania komunikacji z naszymi widzami. To te rzeczy mają znaczenie. Jeśli chodzi o kwestię tła, to pamiętajcie proszę dwie rzeczy. Po pierwsze, nie przyciskamy się za bardzo do tła, nie robimy bardzo głębi takiej dużej, bo ciężko to potem ze światłem zgrać. Oczywiście też zazwyczaj nie mamy zbyt dużo miejsca do nagrań naszych, bo ogarniamy to właśnie w swoich domach, ale lekka przestrzeń, ten lekki trójwymiar robimy, żeby nie ściskać się za bardzo do ściany. Tak koło metr, półtorej do dwóch metrów byłoby bardzo optymalnie, gdybyśmy mieli z tyłu. Ty masz tam bardzo dobrze miejsce. Nie jest dobrze chyba, tak, dobrze, tak, nie? Tak. I to jest nawet w pewnym momencie, tak jak u ciebie jest na żółto, tak ja też w pewnym momencie, no na czerwono nie chciałam tego, bo to jest mój kolor czerwony, nie chciałam malować ściany, ale mówię szary, to taki będzie pasujący. Szary jest bardzo dobry, bo jest też kontrastowy. I więc nie ściskamy, ale nie też za daleko, tak? Gdzieś ten pół metra, przynajmniej metr, półtora, jeżeli możemy się odsunąć od ściany, to się odsuwamy. Bo to nam robi taki efekt trochę filmowego właśnie kadru i obrazu. Natomiast jest druga rzecz, to jest to, że pamiętajcie, że wszystko, co jest w kadrze, wszystko, co jest za wami, wszystko, co tło wam robi, to ma znaczenie, bo to nie mówi o was, tylko to krzyczy o was. Więc ludzie zwracają uwagę na to, co mamy z tyłu za sobą. Jeżeli na przykład książki, to jest bardzo fajne tło, ale jeżeli jesteśmy blisko i ktoś może przeczytać tyły, to na bank przeczyta, tak? Ludzie się zwracają, patrzą, co tam z tyłu jest. Ale można to też wykorzystać, więc jeżeli na przykład mamy bałagan i szybko coś ogarniamy, bo mamy dzieci w domu i mnóstwo zabawek, to po prostu na drugą stronę przesypujemy, nie? Tam tu był porządek, chociaż mamy. Dokładnie. Tak. No słuchaj, ja w ogóle mam taką listę moją, nie? Żeby nic nie zapomnieć, ale na tej liście jest też, żeby uporządkować tło. Żeby przesunąć zabawki dzieci. Z szafki na przykład zdejmuję zawsze suszarkę na dół, ona leży na podłodze. I troszeczkę uporządkowuję, bo za mną mam kanapę, więc tam coś leży, ale tego akurat nie widać, nie? Więc to jest też dobre. Więc no, każdy ma takie swoje tam kryteria. Tak, więc rzeczy poza kadr, nie? Jakbym odwróciła tą swoją kamerę, to też różne rzeczy tam leżą, a to nie o to chodzi.
Więc, ale z drugiej strony możemy to wykorzystywać i to sobie myślicie w ten sposób, że robicie lokowanie produktu, nie? Napisałyście coś, macie książkę, macie coś do pokazania. Ja mam w swoim logo, w swoim kolorze żółty kolor. Prawda, nie mam fizycznych produktów, więc nie mogę pokazać książki, kubka czy czegoś, tak, ale mogę jakby zrobić sobie żółte poduszeczki, nie? One tutaj są. Więc można to też w taki sposób wykorzystywać, bo to zapada po prostu tak podprogowo, podświadomie zapada w pamięć i zostaje, więc jak najbardziej wykorzystujcie to w ten sposób. Jeśli chodzi o światło, jest bardzo ważne. Tak, powiedz. A co mam powiedzieć? Musicie pamiętać o świetle. Dobra, nie, żartuję. Chodzi o to, że... No tak, jak bo wiesz co, bo widziałam tak, ja mówiłam ostatnio, pokazywałam swoje światła, nie? Moje światła to są takie światła. Mam je trzy lampy. Jedna jest tutaj nade mną, czyli jest z tyłu za ekranem i się tak pochyla nade mną trochę. I dwie mam z boku, nie? Ale to, co widzę, mimo wszystko, że mam taką świecącą twarz, kiedy ty masz taką bardzo ładną matową, ale masz super, znaczy no super jest to oświetlenie, także fajnie cię widać bardzo i nie masz tego takich świetlistych policzków. To jest oczywiście, te lampy dużo dają, w sensie takim, że jak ja je wyłączę, nie, to ten, znaczy to w ogóle będzie ciemno, ale jeszcze jak tutaj bym okno, no to będzie to takie światło z okna i to w ogóle tak wygląda, nie, że mam połowę świat, połowę twarz oświetlone i w ogóle jest ciemno i tła praktycznie nie widać. Ale widziałam też ostatnio, właśnie oglądałam, bo dużo jest reklam takich światełek tych ringów. I powiem ci, że oglądałam ostatnio jakiś live z kimś, z kimś takim ringiem i też to nie wyglądało świetnie. To znaczy ta twarz była sama jeszcze bardziej oświetlona niż u mnie, a reszta nie. I to nie wyglądało fantastycznie, więc w sumie te ringi, nie wiem, może one są różne, ale ponieważ widzę je wszędzie w reklamach, podejrzewam, że dużo ludzi coś takiego chce kupić, taki sam efekt ring, był słaby. Sam ring nie wystarczy, bo nie będzie kontry. No, jeśli chodzi o światło, to ono musi być jak najbardziej zbliżone do naturalnego światła. Naturalne światło, czyli te wszystkie żarówki, które kupujemy, które mają wartość 5500K, takie kupujemy je dla fotografów albo właśnie a propos wideo, bo światło musi być miękkie, zimne i miękkie. Czyli zimne, żeby, bo nie może mieć takiej barwy ciepłej, jak siedzimy sobie wieczorem w domu, to dobrze się czujemy, natomiast to źle robi przed kamerą. Ono musi być takie wręcz jak no takie żarówki, teraz szukam słowa, takie produkcyjne, nie? W sensie takie, że takie białe, zimne światło, aczkolwiek jak chcemy gdzieś tam w Castoramach czy gdzieś zakupić, to nie ma tej wartości, jest gdzieś tam 6,5, 4,200, 4,800, więc musimy poszukać tej takiej wartości 5,500 i wtedy takie żarówki kupić. Natomiast one są do kupienia właśnie dla profesjonalistów, w profesjonalnych sklepach. To mamy to, żeby one będą, że to światło będzie zimne. Natomiast to, żeby światło było miękkie, to znaczy, że ono musi być rozproszone, czyli to, co ty masz, czyli tą taką biały materiał, tak, który jest na tym, żeby ta żarówka nie świeciła bezpośrednio na ciebie. I teraz to, z czego Karolina my to... Karolina tutaj komentuje, że za blisko stoją softboxy, jak dla mnie. Możliwe, że to jest kwestia odległości u mnie, ale chcę to usłyszeć od Sylwii. I musimy je rozproszyć, żeby one było miękkie, to musimy je rozproszyć właśnie, albo je coś musi je przysłonić, możemy dalej rozwiązania DIY, nawet jeżeli mamy jakieś żarówy, które wykorzystujemy, wkręcamy, to chociażby jeżeli mamy w domu takie rzeczy jak
klosze z Lidla, nie z Lidla, tylko z Ikei, takie białe, mm-hmm. albo papier mm-hmm. śniadaniowy, albo coś musimy rozproszyć, tak, żeby to światło mm-hmm. po prostu przechodziło przez to. Rozwiązaniem też jest, jeżeli mamy białą przestrzeń, w której nagrywamy, to rozwiązaniem jest też to, że my nie rzucamy światła na siebie, tylko na białą ścianę i ono się odbija od tej białej ściany, wraca do nas i wtedy też jest mm-hmm. miękkie, bo jest rozproszone. Co możemy tak technicznie sobie za... najlepsze światło, jakie możemy wykorzystać i najlepsze, które nas oświetla i jest miękkie i rozproszone i o idealnej barwie, to jest światło po prostu z okna. To jest światło dzienne. Ja wiem, że jest jesień, ja wiem, że jest zima, ja wiem, że to jest ciężko, bo lepiej to się ogarnia na wiosnę i lato, a chociaż w lato czasami jest za duże słońce, więc wtedy albo ma się takie rolety, albo czasami można powiesić białe prześcieradło na oknie, żeby to światło też się rozpraszało i ono jest idealne. No i teraz jakby Lidia, co ci powiem? No po prostu siedzę przy oknie. Siedzę przy świetle, tak? W związku z czym, tak jak mówiłam... To znaczy ja, siedzisz naprzeciw okna? Znaczy mam je dosyć daleko, bo ale mam duże, tak. Aha. Tak, siedzę naprzeciw. Tak, że okno jest na ciebie. Tak, okay. Jeżeli mamy jedno źródło światła i mamy jedno okno, to ono jest przed nami po prostu. Natomiast i widzisz, i ono robi to, że nie ma jakichś dodatkowych rzeczy, nie? I ja jak robię live, jak robię jakieś webinary wieczorami, to dostawiam sobie dodatkowe oświetlenie, natomiast jak robię w dzień, to robię po prostu przy naturalnym świetle z kamery w laptopie, więc tak, mam super. To jest super trik. Tak, i nie ma takich dodatkowych utrudnień. Natomiast jeżeli mamy to światło, które chcemy sobie dodatkowo zrobić, to jeżeli na przykład nie miałabyś lamp, a masz to jedno światło tutaj i nie mogłabyś ustawić tego inaczej, tak? Nie mogłabyś się do światła ustawić, bo tak, jakbyś ustawiła do światła, to też by było inaczej, tylko nie wiem, co tam masz z drugiej strony, zrobić. No, problem będzie wtedy więc, z tłem. To jeżeli mielibyśmy tego, to można kombinować blendami, czasami. Przepraszam, czasami blendy wystarczą. Jakbyś miała białe pomieszczenie, białe materiały, białe ściany, to mogłoby to wystarczyć, ale czasami można sobie przysunąć jakąś taką, albo zrobić blendę ze styropianu, albo z jakiegoś białego materiału, albo czasami dziewczyny mają białe szafki, nawet taki biały stolik można tak przestawić i on też będzie blendą, tak? Czyli szukamy czegoś, co nam białego, co nam będzie to światło padało na to i będzie nas odbijało. Okay. Też blendy możemy sobie kombinować, jeżeli mamy takie mocne oświetlenie z góry i z boku, możemy coś białego położyć na dole, tak? Nasze biurko, jeżeli jest białe, to może być fajną blendą, albo można coś, tylko mała kartka A4 to za mało, ale już większa jakaś taka płachta powierzchnia będzie to odbijała. Jeżeli mamy... czyli światło powinno na to padać, powiedzmy, na to padać to i potem się odbijać. Tak, okay. Teraz jeżeli tu mamy światło, jeżeli dokupujemy dodatkowy sprzęt, to minimum dwa źródła światła pod kątem 45 stopni powinno na nas padać, bo wtedy będzie też robiło kontrę. Jeżeli masz bardziej odsunięte, ja wiem, że jestem w małym kadrze, więc tak się staram tutaj, jeżeli mamy bardziej w większym kącie, tak, to może być tak, że ono się nie kontruje. I pada tylko na ciebie, a jeżeli będzie pod kątem 45, to ono też będzie się kontrowało i nie będzie takich plam światła. Może masz je za szeroko i może musisz troszeczkę węzie je ustawić. To trzeba sobie sprawdzić. Oczywiście jeszcze jedno z góry, to jest super. Jeśli chodzi o ringi, sam ring nie wystarcza, no naprawdę, bo on tylko nam oświetli kawałek, będzie jeszcze taki w oczach, będzie takie kółeczko. Ring pięknie nam może oświetlić twarz, ale i tak potrzebujemy jeszcze do dodatkowych kontr z boku. Ja do dodatkowych rzeczy korzystam nie z softboxów, tylko korzystam z parasolek dyfuzyjnych. Czyli mam te takie białe parasolki dyfuzyjne, czyli takie przezroczyste, bez sreberka, bez złotka, tylko takie białe, przezroczyste, no półprzezroczyste powiedzmy. Ale dlatego, że mi jest je, bo one są dla mnie bardziej praktyczne po prostu niż softboxy. Softboxy jednak są duże, się je składa, rozkłada, nie tak fajnie mieszczą się w szafie, parasolka cyku, 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 wszystko się pięknie mi szybko składa, 15 minut mam to rozłożone, złożone, ale też mam je dwie i mam po dwie żarówy w każdej. Dlaczego po dwie żarówy? Dlatego, że jak jest więcej światła ogólnie albo mam inną przestrzeń, to zapalam po jednej, a jak potrzebuję więcej światła, to po dwie. I to mi w zupełności wystarcza. Okej. Więc super. Też, bo to, czy to jest za blisko, czy to jest za daleko, to wszystko też trzeba sobie potestować. Czasami nie mamy miejsca, żeby bardziej odsunąć, ale też one nie mogą być za tylko, że
Może być też tak, że te twoje softboxy dosyć mocno świecą, dosyć mocno masz światło, bardzo mocno masz światło rzeczywiście i one mocno świecą na boki. Tak, na... mam problem tutaj, że tutaj mam jakieś 1,5 metra już jest okno z jednej strony, nie? Z drugiej strony mogę ją przestawić trochę dalej, ale nie mogę znowu w tą stronę, bo tutaj mam szafę. No. To są ograniczenia pomieszczeniowe, nie? Po prostu, tak, więc tak, będę musiała pomyśleć jeszcze nad tym, jak tutaj się, nie wiem, poprzekręcać czy coś takiego. Tak, ono może być bardzo z boku po prostu, nie? Musiałbyś trochę bardziej, bo jak jedno jest tu, a drugie jest tu. One są tu, tak. One są no, tutaj, a tak. Powinny być bardziej z przodu, nie? Przed, bo tu. Wtedy byłyby świeciły tak, nie? Bo wtedy by było tutaj, a nie tak, że z boku świecą na ciebie. Tak, muszę szafę wyrzucić. No. Różne, ale to tak jest, ale ostatnio gdzieś na Mastermindzie pracowałyśmy i ktoś malował ściany swojej pracowni, żeby dostosować, ktoś zupełnie zrobił sobie taką ściankę, zrezygnował i dziewczyna mówi, wyrzuciłam sypialnię, poszła do dużego pokoju, trudno, nie mamy salonu, ale mam studio nagrań. Zależności od tego, trzeba wybierać, nie? No tak, bo się okazuje, albo też pracowałam z dziewczyną, która z którą robiłyśmy konsultację, ona mówi, zanim to będę ogarniać, to chciałam przegadać, i ona mówi, dobra, to już co innego kupuję, nie? Jakby gdzie indziej ustawiam to, żeby jednak tam była przestrzeń czy coś, bo się okazuje, że to przemeblowanie może dużo, dużo, dużo zmienić. I też właśnie wtedy zaczynamy wyglądać profesjonalniej, mimo tego, że nie mamy super ekstra profesjonalnego sprzętu, tylko wykorzystujemy to, co mamy, ale świadomie i, bo to są zasady, słuchajcie, możecie z tych zasad rezygnować. To nie jest tak, że one są takie, wiecie, nie wolno, tyle tylko, żeby wiedzieć, jaki to ma wpływ i na co to ma wpływ. I jeżeli chcemy się pobawić inaczej. Myślę, że, tak, ja myślę, że ważne, żeby też robić to krok po kroku, nie? Żeby nie, po prostu nie próbować, że zaczynam, dopiero będę robić pierwszy live, no i żeby zrobić ten pierwszy live, no to ja muszę mieć tu wszystko poprzestawiane i kupione lampy i parasolki i w ogóle, i w ogóle. Nie, ja bym polecała, żeby jednak zrobić te pierwsze live'y, tak, ja przetestować i dopiero potem powoli, tak, no to tak oświetlenie też, mikrofon. Zalecałabym też nie pozwalać sobie na byle jakość. Co to znaczy? To znaczy zadbać o to wszystko, o co możecie zadbać już od początku. Od początku możecie zadbać, nie, że kupujecie sprzęt, bo nie, jak najdalej jestem od tego, ale właśnie, zrobić live w dzień, postarać się do światła dziennego, żeby ono było dobre, zadbać o perspektywę, zadbać o kadr, zadbać o naturalną właśnie perspektywę i mówienie do kamery. Czyli nie zaczynamy od super ekstra sprzętu i super webinarów i programów i oprogramowania i super mikrofonu, tylko zadbać o to, o co możemy, żeby pójść dalej, później jak się okaże, że jest dobrze, ale nie na zasadzie, a dobra, włączam, nie? Polecimy z tym, co tam. Bo niektórzy mają, słuchajcie, i teraz tak, niektórzy mają taką charyzmę swoją i są takimi zwierzętami scenicznymi i zwierzętami przed kamerą, że nawet jak to wszystko będzie skopane, to i tak przyciągną ludzi, ale to jest mniej osób. Więcej osób jest takich, że dobra, włączam, im nie idzie, to nie działa, ludzi nie ma, źle wyglądam, idę z tym. A to chodzi o to, żeby, znaczy przestaję to robić. A to chodzi o to, żeby nie przestać tego robić, nie? Więc nie pozwalać sobie na byle jakość, tylko o przynajmniej podstawy zadbać od początku, a potem zobaczycie, że wam się podoba, to będziecie inwestować dalej w sprzęt. Dokładnie, dokładnie. Sylwia, bo ja widzę, że tak już jest godzina 11:13, patrzę, dziewczyny chyba głównie i chłopaki, jeżeli są, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to teraz jest moment, żeby zadać pytanie do Sylwii. Ja bym chciała coś powiedzieć, ja cię jeszcze nie wyłączam, nie, tylko tak w międzyczasie, bo ja mam tutaj... Jesteśmy na BeLife'ie, więc ja mam zawsze opóźnienie, jeśli chodzi o widzenie komentarzy i pytań. Po prostu tak jest. Ale teraz ja odpalam kalendarz i was będę informować, co będę robić jeszcze teraz, do czego was serdecznie, serdecznie, serdecznie zapraszam. Super, super, bo to chciałam cię zapytać. Dwa webinary i dwa wyzwania, które już zaplanowałam w najbliższych miesiącach i serdecznie was na to zapraszam. 26 we wtorek o godzinie 20 będę robić webinar, będziemy to robić z Piotrą Królem, z takim specjalistą technicznym właśnie bardzo, 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 ale też właścicielem studia 306 w Gdyni, który ogarnia bardzo dużo live'ów w Polsce od strony takiej operatorki i wszystkiego i jest też specjalistą właśnie w takich też live'ach bardzo technicznie,
Więc będziemy razem robić taki webinar, co może pójść, jakie rzeczy mogą pójść źle, jak im zapobiegać i na nagraniach, i na live'ach. Będziemy wspólnie robić, jakich błędów przed kamerą unikać. I tam też bardzo dużo nowinek takich o niezgadzeniarzem, o sprzętu, tak. Okej, okay, to słuchaj, żeby tego nie przegapić, najlepiej chyba zapisać się jakoś na twoją listę, żeby się... Zapiszcie się na newsletter, kochani, jak najbardziej. Jest po prostu newsletter twój, dobra. Tak, pobierzcie sobie to ćwiczenie o tym, jak zacząć, to wyrobienie zewnętrznego oka i ja potem będę oczywiście o wszystkim informować, bo potem lecimy zaraz z wyzwaniem 27 listopada będzie wyzwanie. Wyzwanie oswoją nagrywanie, wyzwanie wideo, oswoją nagrywanie i oswoją montowanie, bo to będzie trochę inaczej, bo będziemy robić krótkie nagrania i będę uczyć takich podstawowych montaży, żeby sobie to na swoich smartfonach te montaże ogarniać, bo się da, bo wszystko można. To nie jest trudne, dodawanie napisów, zmienianie formatów, robienie przejść, można bardzo fajne rzeczy robić, takie, żeby nam budowały biznes i budowały markę, więc serdecznie też zaraz po tym webinarze, który 26 pójdzie, 27 listopada będziemy zaczynać wyzwanie. A w grudniu będę robić jeszcze webinar, jak przyciągnąć i utrzymać uwagę widza, to będzie mój taki indywidualny webinar, bo wiem, że to jest temat, który dużo osób interesuje, właśnie to przyciąganie i jak to sobie poukładać, żeby przyciągać widzów i to będzie 12 grudnia. Więc serdecznie Was zapraszam na te wydarzenia. Są bezpłatne, a dostępne przez jakiś czas, a z drugiej strony będzie tam dużo wiedzy i szczególnie w tym wyzwaniu będzie dużo też mojego wsparcia i takiej motywacji do działania, do tego, żeby coś ponagrywać, coś porobić i nie zostać z tym samemu, więc serdecznie zapraszam. No ja tutaj podkreślam, że warto u Sylwii się uczyć, bo mega wiedza, mega merytoryka, zresztą już samej już widzicie tutaj. Ja też mam ochotę przyjść na konsultację. Sylwia tutaj napisała, właśnie się dowiaduje jakichś mega odkrywczych dla mnie rzeczy. A Gosia pisze, że na chwilkę wpadła, więc pewnie już jej nie ma, ale że cieszę się, że nas widzi obie w duecie. Sylwią robiła kurs online. O, więc twoja klientka. Ze Szczecina, to moja znajoma ze Szczecina. Okej. Sylwia, ostatnia taka złota rada. Przed kamerą trzeba bardziej. A ja w ogóle zapomniałam przez to nasze wskoczenie takie spontaniczne w rozmowie, w ogóle cię zapomniałam, teraz sobie się zorientowałam, zapytać cię mojego pytania na początku, jaką apkę byś poleciła? Masz jakąś apkę, którą byś poleciła w związku może z live'ami albo filmami, albo czymś takim? Tak, polecam bardzo serdecznie, tylko że na razie jest to tylko na iPhone'y, polecam Videolip. Jest idealne do montażu. Jak to się nazywa, żebym ja to napisała? Video. Aha. L-E-A-P. L-E-A-P. Video. Lip. I to jest tylko na iPhone'y, mówisz? Jest też na Androidy. Jest też na Androidy, ale ma dużo mniej funkcji. Okej. Okay. Co robi? To jest do montażu, do sklejania, wczoraj właśnie miałam na live taki szkoleniowy swój live, gdzie uczyłam konkretnie jak, co i jak poprzestawiać i zrobić i jest cudowna, wiecie dlaczego, bo większość aplikacji albo ma bardzo mało w darmowej opcji, a wszystko co super w wersji płatnej, albo jest takie, że możesz wszystko zrobić, ale na koniec masz albo masz znak wodny, albo masz napisane, że zostało stworzone w tej aplikacji, a Videolip jest po prostu, ma większość rzeczy z full wypasem w wersji darmowej i nie ma żadnego znaku wodnego, więc super ekstra rzeczy można robić. Więc zapraszam serdecznie, jakby ktoś chciał sobie pobrać, to pobiera, a jak ktoś chce się nauczyć, to wchodzi na mój fanpage na wczorajszy live i tam robiliśmy taki szkoleniowy live, gdzie pokazywałam, jak to sobie robić. Czyli na twoim profilu to jeszcze ten live jest. Super aplikacja. Okej. Czekaj, jeszcze jedną rzecz chciałam cię zapytać. Ja tutaj cię przepotrzymam jeszcze. Jedną rzecz chciałam cię, bo to coś, co ja odkryłam też tak o sobie w wideo niedawno i staram się od tego czasu używać, to jest ręce. Powiedz coś o rękach. No tak, no bo ja zauważyłam, że do jakiegoś czasu, bo tak, byłam jeszcze
do tego powiem, trochę miałam zły kadr wcześniej, nieważne. I tych rąk, w ogóle tak miałam tu ręce gdzieś, tak, ja tak mówiłam, i tylko tak moją twarz było widać i nic więcej. A teraz zaczęłam używać rąk i stwierdziłam, że to trzeba robić, trzeba robić. O, Sylwia, gdzie jesteś? O nie, Sylwia nam poszła. Słuchajcie, Sylwia nam poszła. O, już jest, już wraca. Już wraca. Jest, momencik. Jeszcze nie uciekła, już jest z powrotem. Słyszysz mnie znowu? Tak, słyszę. Okej, na chwilę nam uciekłaś, ale już jesteś. Powiedz nam coś o rękach i już taką rzecz na zakończenie, ja zaraz jeszcze zobaczę, czy jak. To jest też cała, to jest cała sekcja tego, co robić przed kamerą, czego nie robić, a propos ustawień, a propos różnych rzeczy. To byłby kolejny, myślę, godzina tutaj naszej rozmowy, okay. Ale powiem tylko te ręce. Kiedyś była tak zwana stara szkoła prezentacji, czyli ekspert siedzi z nieśmiertelną piramidką albo złączonymi dłońmi i się za bardzo nie rusza, tak? Bo było to, że to jest nieprofesjonalne. Teraz jest coś takiego, że mamy świadomość inną, mamy świadomość tego, że emocje przenoszą się na drugą stronę, emocje przenoszą się przez ekran, i to ściśnięcie powoduje tyle, że jesteśmy niespójni. To jest dbanie o to, żeby nie było niespójnego komunikatu tak zwanego. I teraz, jeżeli ktoś naturalnie nie gestykuluje i nie ma zbytniej takiej ekspresji, to nie robi na siłę tej gestykulacji, bo mu wyjdzie niespójna. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście jest, ma tą ekspresję w tej formie mocną i silną, to używać tego, jak najbardziej tego używać, ponieważ to powoduje też tyle, że my jesteśmy bardziej naturalni przed kamerą, bo to o to chodzi. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli my będziemy ściskać ręce, będziemy je gdzieś unieruchamiać, to wyjdą nam gdzieś przyruchy i wyjdą nam gdzieś tiki. Wyjdzie nam jakieś takie ramię ruszające się, albo jakieś coś nam tutaj, albo szczena się będzie zaciskać, bo my ściskamy ręce, dłonie, przyciskamy je do tułowia, żeby nie zgestykulować za bardzo, bo to jest takie nieprofesjonalne, ale tak naprawdę nie jesteśmy naturalni, bo nie jesteśmy w stanie, bo jak tu ściskamy, to i tu ściskamy. Wszystko po prostu gdzieś tam się ściska. Wiesz co, Sylwia, ja ci powiem, sorry, że ci przerwę, ale powiem ci, że u mnie z kolei teraz to będę piramidki robić, bo mi powiedziałaś o piramidkach, no jakie to podświadome. Nie, sorry. Że u mnie to z kolei jest tak, że ja naturalnie gestykuluję jak najbardziej, ale wydaje mi się, że to jest ten temat, że przed kamerą jednak trochę się stresujemy, nie? I teraz wszyscy nam mówią, przed kamerą bądź autentyczny i naturalny. Autentyczność, naturalność jest bardzo ważna, ale to trudno jest osiągnąć, jak się człowiek stresuje. No i tutaj wchodzimy do tego tematu, o którym mówiłyśmy na samym początku, żeby zwalczać ten stres, bo to i powiedzmy... Nie mówiłam nic takiego, żeby zwalczać stres. Nigdy nie powiedziałam czegoś takiego. Okej, sorry. Nie, bo on jest nam potrzebny. Come on, bez tego stresu byłoby po prostu płasko i beznadziejnie. Tylko trzeba ten stres przekuć trochę na taką adrenalinę, którą wykorzystujemy, na swoją korzyść. On nas musi ponieść, tylko żeby nas nie zjadł i nas nie ogarnął na tyle, że nas paraliżuje i nic nie robimy. Ale trochę stresu jest potrzebne. Jak się nie stresujemy, to w ogóle jak nie mamy tak, to znaczy, że nam nie zależy, to znaczy, że jesteśmy tacy, nie? Trochę takiego napięcia, ono jest cudowne i dobre i po prostu pokochajcie je, więc nic nie zwalczamy, tylko kierunkujemy go w dobry sposób. Jeżeli jest wam ciężko na początek, to nikt wam nie każe gestykulować na siłę. Tak to powiedziałam, nie na siłę, ale jeżeli to jest coś, co wam ręce chcą iść i wy myślicie, o nie, nie mogę, i zbieramy, to jest ten moment, którego unikamy. Jeżeli chcecie pracować, to pamiętać o tym, żeby łokcie oddzielić od tułowia, żeby nie przyciskać łokci do tułowia, tak? Żeby nie było takiego zebrania i spięcia zbyt mocnego, ponieważ one wtedy też nie mogą naturalnie pracować. Czyli odsuwamy ręce od łokci od tułowia, żeby nie ściskać i nie zbierać się. Okej, odsunęłam właśnie, nie wiem, czy to widać. Cały czas trzeba jakoś, albo trzeba jakoś. No, są pewne zasady i obostrzenia, tak, jak najbardziej tak jest, ale też jeżeli gestykulujemy, to właśnie też musimy pomyśleć o kadrze, żeby on nie był zbyt, żebyśmy zbyt wysoko tutaj nie byli, żeby te ręce nagle nie dochodziły tak tylko i wyłącznie, żeby one były naturalną częścią naszego ciała. Okej. Sylwia,
cokolwiek, co byś chciała jeszcze na koniec przekazać, jakąś złotą radę tutaj dla naszych oglądających. Pamiętajcie o tym, żeby ich wideo były świetne. Słuchajcie, nie, pamiętajcie o tym, a propos tego stresu i wszystkiego, że każdy z nas jest w jakichś etapach przed kamerą, tak? Czyli to nie jest tak, że jak nie mam teraz flow przed kamerą, to nigdy nie będę miała, albo że to nigdy nie będzie dla mnie dostępne. Nie. Mamy taki etap, że się stresujemy, boimy i w ogóle nie. Potem stwierdzamy, albo ktoś nam każe, bo pracujemy gdzieś, albo sami stwierdzamy, że to dla naszego biznesu będzie dobre i robimy trochę z przymusu. Potem stwierdzamy, że to już nie jest takie ciężkie, dobra, jadę, nie mam jeszcze z tego takiej dużej przyjemności, ale już robię bez takiego napięcia jak na początku. I dopiero potem, w czwartym etapie jest taki moment, kiedy mamy, czujemy, dobra, teraz już bym chciała trochę się pobawić, teraz już bym chciała poszukać kreacji, teraz już bym chciała zrobić trochę show albo trochę więcej z siebie dać. Więc zweryfikujcie, na którym etapie jesteście i nie dołujcie się, że nie jesteście jeszcze na tym etapie końcowym, bo będziecie, jeżeli nie będziecie rezygnować. Będziecie, spokojnie. Bo też ty mówisz naturalność, autentyczność i tak dalej. Ja trochę inaczej to, trochę inaczej jednak o tym mówię, bo tak, my mamy swoje wewnętrzne światło, które możemy je podnieść albo się blokujemy przed kamerą. Natomiast świadomość tego, że my nie musimy być tacy, jacy, że my możemy to kontrolować i mieć na to wpływ, bo jesteśmy różni przed kamerą, tak? Znaczy możemy być różni, bo jesteśmy różni w inni dla pani w sklepie, inni dla swoich dzieci, inni dla swoich partnerów, tak? Jesteśmy w różnych miejscach, różnie się pokazujemy, że tak to określę, ale dalej to jesteśmy my. Nie, to nie jest tak, że to są jakieś takie rzeczy, które są, zakładamy maskę i to nieprawda. Nie, nie, ja, ale przybieram pewne role w życiu, w ogóle w życiu, tak? Nie słyszę, coś mi się stało. Ja cię o, tak? Okay. Teraz? Mi się wyłączył dźwięk. Nie słyszę cię. Ja cię słyszę. Nie słyszysz? No to ty mów, ty mów. Dobra, to ja mówię i kończymy, bo to znaczy, że to już bardzo długo trwa. I teraz chciałam tylko powiedzieć tyle, że możemy świadomie zbudować ten wizerunek oparty nie na sztuczności, na jakimś aktorskim czymś, tylko na naszej prawdzie, na naszej wiarygodności, na naszej autentyczności, ale świadomie się pokazywać światu i wybierać to, co chcemy, bo ja też zachęcam do takiej pracy, żeby też nie przerzucać odpowiedzialności za nasze złe samopoczucie na widzów, tak? Ale to jest taka moja stara szkoła, to jest takie powiedzenie, że na scenie się nie klęka, po prostu pewne rzeczy się zostawia gdzieś tam na scenę i przed kamerę się wchodzi inaczej, potem się do tego wraca. Więc to też jest praca, ale świadomie można to robić, świadomie można to budować, bo pamiętać, proszę was, pamiętajcie, że widzowie odbierają nas podświadomie, podprogowo, nie wiedzą, co im zgrzyta, nie wiedzą gdzie, ale czują ten niespójny komunikat, więc jak przerzucacie odpowiedzialność, że a, jestem taka zmęczona, ale tu przyszłam, bo przecież miałam to robić, nawet nie musicie tego mówić, ale tak czujecie, to będzie wyczuwane i to będzie odbierane. Cieszcie się, że ludzie przychodzą, że was oglądają, poświęcają swój czas, bądźcie wdzięczni za to, że jesteście w relacji i myślcie, ja zawsze myślę na zasadzie nie co ja jeszcze miałam powiedzieć, tylko co moi widzowie mieli usłyszeć, więc to jest też takie przerzucenie na drugą stronę swojej energii i to będzie wtedy wam działało. A co wszystko poukładać, pobieracie 3210 start i jesteśmy w kontakcie. Dużo będę jeszcze uczyła w listopadzie, w grudniu, w styczniu. Jeszcze będzie wyzwanie, podejmij wyzwanie, sprawi, że kamera ci pokocha, więc działajmy i wasze wideo będą na pewno świetne. Okej, to teraz Sylwia mnie nie słyszy, ale ja mówię bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tutaj ćwiczę język. Dziękuję bardzo serdecznie. Na linki, tak. Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Natomiast ja wam jeszcze powiem w takim razie, że tutaj siebie dam w takim razie na wizję, że bardzo mi było miło Sylwię gościć i was serdecznie też cieszę się, że było praktycznie, że było konkretnie. Sylwia absolutnie jest the best, wiem o tym. Słuchajcie, także zapisujemy się na listę Sylwii na wyzwania, a was proszę, że jeżeli wam się podobało, to każde tutaj serduszko i też jeżeli uważacie, że to jest fajna treść, którą warto udostępnić, żebyście proszę udostępnili też w waszych grupach, na waszych fanpage'ach. Dzięki temu więcej osób się dowie o Sylwii, o mnie,
o naszych rozmowach i będzie mogło więcej osób z tego korzystać. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Następny live, słuchajcie, ja mam zaplanowany, patrzę już, na piątek 15, czyli w przyszłym tygodniu będzie piątek. Także dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Ja już się wyłączam. Pa i cześć.